Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy. Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego na cebulę na torcie, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia. Na początek pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim patronom, patronkom, osobom identyfikującym się jako patronujące, a szczególnie nowej patronce pani Arlecie Konik oraz naszemu najhojniejszemu patronowi panu Pawłowi Stelmachowi. Zachęcamy wszystkich do udostępniania naszego podcastu, dzielenia się ze znajomymi, dyskutowania, dołączania do grupki patronackiej na Facebooku oraz wspierania nas, żeby ten projekt mógł się rozwijać. To powiedziawszy, przechodzimy do rzeczy. Tak, do rzeczy. Pierwszym tematem jest do rzeczy. Tak, i oni poruszają bardzo istotną kwestię, bo to był temat okładkowy ich. Otóż tą bardzo istotną kwestią jest ukrainizacja Polski. I tym razem, moi drodzy, doczekaliśmy się już czegoś, co można by uznać za definicję tego, czym jest ta ukrainizacja. Ciężko było ją wcześniej znaleźć, tak. Bo ja na przykład napisałem na drugą rocznicę inwazji w lutym, takiego mema wrzuciłem z tym Pablo Escobarem, który tak czeka, wiesz, tam na pustym podwórku w jakimś basenie, że czekam już drugi rok na tą ukrainizację, bo mi Brown i konfiarze i do rzeczy inni obiecywali gdzieś tam wiosną 22 roku i jakoś jej ciągle nie widzę. Ukraińców widzę na ulicy tylu, ilu wcześniej, czyli tylko trochę. I to jest jeszcze takie rozróżnienie, bo o ile na okładce było hasło wrzucone, że jest ukrainizacja Polski, wiadomo o co chodzi, to potem artykuł, do którego to odniesienie jest, który się pojawił u nich na portalu i pewnie też w tygodniku, nosił tytuł o potencjalnym konflikcie etnicznym w Polsce. Mhm. I to jest taki w ogóle raport, bo to do rzeczy wydało taki raport, tak. Ponieważ to jest tytuł, tekst, przepraszam, okładkowy, chciałem powiedzieć tytuł okładkowy, tekst tak. Okładkowy, to jest taki wielki raport, takie skomasowanie, no i zacytuj może tą definicję ukrainizacji, bo wreszcie po 2,5 roku się dowiedzieliśmy. Tak, i jest samo gęste. Ukrainizację Polski najlepiej zdefiniować jako nasycanie struktury etnicznej Polski komponentem ukraińskim na taką skalę i w taki sposób, które uniemożliwiają asymilację ukraińskiego elementu napływowego do polskości. Efektem tego procesu będzie trwałe zwiększenie udziału Ukraińców wśród ludności zamieszkującej Polskę oraz reprodukowanie ukraińskiej tożsamości narodowej w kolejnych pokoleniach imigrantów wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. I tu jedna mała uwaga, zanim będziemy to omawiać. To jest artykuł za paywallem, ale to jest najmniej istotne. Wystarczy nam ta definicja, a potem, jak się okaże, osoba autorska. No dobrze, no co byś powiedział na temat tej pięknej definicji naukowej? Znaczy po pierwsze, że nic z niej nie wynika, ale po drugie, że wyziera z niej przekonanie autora, no jak rozumiem redaktorów do rzeczy, którzy to puścili na okładkę, jako tekst tygodnia i raport. Wyziera z tego takie, wiesz, przekonanie, że to ciągle trwają jakieś wojny etniczne, plemienne i narodowościowe, że jak człowiek z kraju A przemigruje do kraju B, co się dzieje cały czas. Ja właśnie teraz czytam takie całkiem fajne opracowanie naukowe o imigracji tak globalnej. To są setki milionów ludzi przecież. I to, że taki człowiek jak przeniesie się z kraju A do kraju B, to na bank, po pierwsze, jego dzieci, wnuki, prawnuki może dalej będą utrzymywały tożsamość narodowościową swojego dziadka, który przyjechał, co jakby bardzo rzadko jest prawdą. Możemy pomyśleć choćby o Polakach, którzy uciekali na przykład do Stanów Zjednoczonych w czasie stanu wojennego, czyli raptem 40 kilka lat temu i których dzieci dziś są pod to Amerykanami z polskimi nazwiskami, tak? Są w ogóle takie komiczne grupy na Facebooku, wiesz, co jest taka amerykańska grupa dla Amerykanów polskiego pochodzenia. Tak, coś tam, że Polish Heritage, coś tam, gdzie oni ładnie się przerzucają takim wzruszeniem tego swojego, na temat tego swojego polskiego dziedzictwa, z którego co i róż wynika, że nie mają o nim bladego pojęcia zupełnie, nie? Po prostu nie chodzi na to, że tam potrafią Piłsudskiego z Dmowskim pomylić, tylko w ogóle nie mają pojęcia, czym jest Pieruk, Bigos i tak dalej. No zupełnie, tak? Czy po prostu coś im tam dziadek powiedział, dziadek, który przyjechał w 81 przed do Stanów z małymi dziećmi, oni są jego wnukami i o nim coś tam kiedyś opowiedział, potem zmarł i oni tak piąte przez dziesiąte pamiętają, 9 słów po polsku potrafią powiedzieć i właściwie tyle, poza tym po prostu mają śmieszne nazwisko z punktu widzenia amerykańskiego i tyle. Możemy dokładnie to samo powiedzieć o naprawdę migrantach z najróżniejszych krajów, którzy do różnych państw, nie tylko zachodnich, przyjeżdżali przez setki lat, którzy się doskonale zasymilowali. Przepraszam, jeśli dowejdę słowo, bo jeszcze pytanie, co rozumiem przez tą asymilację, to jest naprawdę dosyć istotne, bo no jeżeli to, że oni mają wszyscy potem być Polakami, bo mają mówić po polsku i tak dalej, no to nie wiem, czy to jest akurat takie może super. No niektórzy pewnie będą zajdziesz tam pokoleń, ale nawet jeżeli zajdziesz tam pokoleń, czy on będzie mówić po ukraińsku, ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli mam być szczery. Jeżeli będą drogą, tam. Tak, ale praktyka pokazuje, że to się rzadko dzieje po prostu. W drugim pokoleniu to jeszcze, w trzecim to już nie. Zobacz, podam ci znowu przykład amerykański.
Gdański. Dzisiaj na przykład, no wiadomo, migracja jest wielkim, tak, wielką kwestią polityczną, która w ogóle w Stanach Zjednoczonych jest osią kampanii, szczególnie ze strony Trumpa. Wszyscy mówią, że mamy tutaj problem migracyjny, dużo Latynosów i ludzi z całego świata zjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Ale mało kto pamięta, że 3 pokolenia temu, 4 pokolenia temu, dokładnie tak samo mówiono o grupach etnicznych i narodowościach, o których dziś nie przyszłoby ci do głowy, że ktoś mógłby się wypowiadać tak samo, jak dziś Trump, czy Republikanie, czy ogólnie tam prawa strona wypowiada się na przykład o muzułmanach, o Latynosach i tak dalej. Tymi grupami byli Polacy, Włosi, Irlandczycy, Rosjanie, Niemcy. Przypomnijmy, że dziadek Donalda Trumpa był normalnie Niemcem, nie miał nazwisko Trump, tylko Drumpf. Tak? Pochodził z jakiejś mieściny w Niemczech i normalnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Niemców było tak dużo w Stanach Zjednoczonych, mieli całą sieć szkół niemieckojęzycznych, wydawali dziesiątki, właściwie tysiące, tam gdzieś widziałem liczbę gazet, no wtedy nie było innych mediów, więc no gazet po niemiecku. I jak najbardziej byli obiektem, no może nie to, że prześladowań, ale takiego hejtu, tak? I dziś nikt by nie powiedział, że się nie zintegrowali. Masz normalnie w Stanach Zjednoczonych ludzi, którzy mają nazwiska ewidentnie włoskie, prawda, irlandzkie, polskie, niemieckie, jeszcze różne inne, bo tam się cały świat zjeżdżał. Czyli mamy na żywo dowód, że do tego samego kraju, do którego dziś przyjeżdżają na przykład Latynosi, o których się mówi, że nigdy się nie zintegrują, że w tym samym kraju dziesiątki milionów ludzi są potomkami ludzi, którzy się zintegrowali, choć mówiono o nich tak samo. I teraz wracając do Polski, nie ma żadnego powodu, by przypuszczać, że Ukraińcy, którzy teraz przyjechali do Polski, że za 2 pokolenia ich wnuki będą w jakiś sposób, nie wiem, odrzucali ideę, tak en masse, tak masowo, nie? Ideę polskości, że będą mówili, nie, ja nie jestem Polakiem ukraińskiego pochodzenia, nie jestem może Polako-Ukraińcem, może tak by ktoś mógł powiedzieć, tylko nie, ja jestem Ukraińcem, bo jeden z moich 4 dziadków był Ukraińcem, na przykład. No to jest jakby zupełny absurd, ale z tego toku rozumowania tutaj wynika, że oni to cały czas traktują jako taką wojnę plemienną. Czyli że jak Ukrainiec przyjdzie do Polski, o to na bank, no, na bank będzie banderę tutaj promował, będzie to, na pewno będzie ukraińskim nacjonalistą, tak w ogóle. Nie, nie może być zwykłym Oczywiście. Ukraińcem, bo jak wiadomo, każdy Ukraińiec to ukraiński nacjonalista, to tak jakby powiedzieć, że każdy Polak to wyborca Konfederacji Korony Polskiej, no na litość boską. To... Albo fan pana Bekiera. Albo fan pana Bekiera, do którego zaraz przejdziemy. Owszem. Tu jeszcze w tym do rzeczy był taki tekst piękny o, przepraszam, żebym dobrze zacytował, ojej, uciekł mi ten cytat. A, o drażnieniu nuklearnego niedźwiedzia. Brzmi trochę jak tytuł jakiegoś porno, ale okej. Okay. Ale wiemy oczywiście, że chodzi o tą taką cudzysłów pokojową narrację, która zasadniczo w Polsce jest bardzo popularna po prawej stronie, między innymi za sprawą Grzegorza Brauna, Leszka Sykulskiego, no i właśnie do rzeczy, która mówi, że no tej Rosji to tak, no nie można za bardzo denerwować, najlepiej, żeby nie walczyć z nimi, bo oni się zdenerwują i użyją broni nuklearnej. Jakby nie wiadomo, czemu mieliby to robić, ani nikt nigdy nie mówił, co by się miało stać dalej. Przyznam szczerze, no tak, właśnie, że nikt nie mówi tego, że to by się skończyło Falloutem albo Metro 2033, to zależy, co kto lubi. Nie, nawet nie o to mi chodzi, że wojną nuklearną taką globalną, tylko że gdyby Rosjanie użyli, nie wiem, jednej głowicy nuklearnej, czy tej dużej, na zniszczenie jakiegoś ukraińskiego miasta, gdzie byłyby setki tysięcy ofiar, czy taktycznej, do zrobienia jakiejś wyrwy w froncie, tak, to odpowiedź państw Zachodu, które teraz się cały czas wahają i tam mają problemy, tacy ludzie jak Scholz, prawda, no i Trump oczywiście, czy pomagać tej Ukrainie, czy nie, nie mieliby takich wątpliwości, bo jakby ich własne elektoraty by od nich oczekiwały jak najbardziej odpowiedzi. Plotka mówi od początku wojny, że Amerykanie powiedzieli Rosjanom, że gdyby użyli taktycznej broni jądrowej, to w bardzo krótkim czasie bronią konwencjonalną cała ich flota czarnomorska zostanie anihilowana. Więc jakby to nie jest racjonalne z punktu widzenia Rosjan, by tego użyć. Pomijając wszystko inne, Rosja tymi atomówkami straszy już od bardzo dawna. Na samym początku konfliktu w Ukrainie to było też to samo, żeby nie pomagać, bo tu właśnie pójdą atomówki. Jest bardzo dużo tych nieprzekraczalnych, czerwonych linii. Ostatnią nieprzekraczalną miało być prowadzenie działań wojennych na terenie Rosji. Jak widać, to się dzieje. Chyba w Kursku coś się dzieje, tak? I nic. I to było za każdym razem. I teraz też Stany Zjednoczone wyznaleźliły zgodę na to, żeby Ukraińcy mogli sobie postrzelać trochę dalej od swojej granicy. No to już najprawdopodobniej widzą, że Rosja jakoś się nie kwapi do tego, żeby używać tych głowic atomowych. No i taką barierą miała być F-16, a Ukraińcy już nie mają i tam stopniowo ma być zwiększana ta ich liczba, to jest oczywiście bardzo dobrą wiadomością. Ale dobra, wróćmy do tego głównego okładkowego artykułu. Otóż jego Marcinem, jego autorem jest niejaki Marcin Skalski. To jest taki znany prorosyjski publicysta. Za chwilę zacytujemy tutaj kilka jego wybranych artykułów. One są zebrane w takiej nitce twitterowej, którą zalinkujemy pod tym odcinkiem. I ja tu jedną rzecz bym chciał zauważyć i dodać na samym początku, że Tygodnik do Rzeczy był jednym z wielu prawicowych mediów, które się bardzo wzmagały po aferze z tym Rubcowem. Rubcow Gonzales, tak? Tak.
to do rzeczy było jednym z tygodników, które tam budowały taką narrację, współtworzyły, że no jeżeli on gdzieś tam z kimś z lewicy współpracował, to znaczy, że cała lewica to są ruskie agenty. Zresztą, jeśli ktoś identyfikuje się jako lewicowiec i usiłował dyskutować na przykład na Elonexie w ciągu ostatnich paru tygodni, to jestem się w stanie założyć, że jedną z odpowiedzi, którą dostał, to oho, ho, u was to był ruski agent, jesteście agentami. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że Marcin Skalski to, powiedzmy tak, ma zdjęcia z rosyjskimi agentami. Tak. I z Polakami pracującymi dla Rosjan. Chwali się na przykład publicznie, że jest w Groznym ze swoimi przyjaciółmi Rosjanami i że życzy Donbasowi, by kwitł pod rosyjską władzą tak jak Czeczenia. No Czeczenia doskonale kwitnie pod rosyjską władzą. To wcale nie jest tak, że Czeczenia jest właściwie pod rządami Kaderowa zmieniła się w jakiś niemalże średniowieczny Hanat, gdzie chłop sobie jeździ po mieście, porywa kogo chce, torturuje i dziesiątki ludzi, jak nie tam gdzieś w ogóle tysiące, znikają w tajemniczych okolicznościach. Dodajmy, że to nie jest jakiś duży, wielki kraj, czy tam republika wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Ale on ma takie teksty, że trzeba wieszać atlantystów, Pjongjang, Warszawa, wspólna sprawa. Jestem ruskim agentem, jestem z tego dumny. Jestem antysemitą, jestem z tego dumny. O konieczności wymazania z mapy Republiki Litewskiej. Teraz zgadnij, gdzie te teksty się ukazywały? No już zaspoilerowałem, że chodzi o portal, którego zawiadowcą jest pan Bekier. Może parę słów panu Bekierze, przypomnij o nim. Bartosz Bekier to jest, był właściwie lider Falangi. Falanga to takie faszystowskie, jednoznacznie prorosyjskie ugrupowanie. Malutkie, niszowe, ale dosyć głośne medialnie swego czasu, bo teraz jest mocno zmarginalizowane. Przepraszam, muszę ci wejść słowo, bo właśnie wprowadzasz naszych słuchaczy w błąd. Mówisz, że to jest niewielka organizacja. Chciałbym przypomnieć, że jak pan Bekier rozmawiał z panem Wyrwałem, to stwierdził, że kilkadziesiąt tysięcy wyszkolonych falangistów przyjedzie do Warszawy bić ludzi. To gdzie ta mała Falanga? Teraz ty wprowadzasz w błąd, nie kilkadziesiąt, tylko 100. Nie, przepraszam, 10, przepraszam. Okej, przepraszam. 10 tysięcy, tak, wyszkolonych w walkach miejskich falangistów miał jechać do Warszawy bić lewaków i kobiety, które protestowali przeciwko wyrokowi antyaborcyjnemu Trybunału Przyłębskiej. Oczywiście to była od początku do końca bójda. Falanga w najlepszych czasach miała takich stałych członków, no nie wiem, no może 100, a sympatyków może, nie wiem, 1000, to jest maks. O żadnych 10 tysiącach uzbrojonych bojówkarzy w ogóle nie mogło być mowy. Natomiast była to zawsze organizacja bardzo radykalna, bardzo jednoznacznie prorosyjska. Bartosz Bekier, gdy wybuchła pierwsza wojna w Donbasie w roku 2014, pojechał tam wspierać separatystów. Jest takie piękne nagranie, i też zbrywałem, rozmawiał z Onetu. Jest takie piękne nagranie, gdzie on wychodzi na wiec, tylko nie pamiętam w którym mieście, to był chyba Donieck, ale głowy nie dam, teraz mówię tak z pamięci. Wychodzi w każdym razie na taki prorosyjski wiec, na takim dużym placu, wychodzi na podium i mówi po angielsku tym Rosjanom lokalnym i tym Ukraińcom prorosyjskim, że on tutaj reprezentuje naród polski, a nie polski rząd atlantystów i on tutaj życzy powodzenia w walce o niepodległość narodu donieckiego, no tego typu rzeczy. I na jego portalu produkował się ten Marcin Skalski, ten od tych zdjęć z agentami, ten od jestem antysemitą, jestem ruskim agentem, Pjongjang, Warszawa, wspólna sprawa, ten od likwidacji, przepraszam, wymazania z mapy Republiki Litewskiej i tak dalej. I od wieszania atlantystów. Powiedzmy, o co chodzi z tymi atlantystami, bo no to właśnie może nie być. To chodzi o to, że on jest bardzo antynatowski, no bo to NATO to są ci atlantyści. Tak, tutaj z atlantystami jeszcze można dodać, że to jest oczywiście antynatowskie jak najbardziej i antyunijne i w ogóle antyzachodnie, natomiast to ma też taki głębszy sens, bo to wyłazi z takiej pseudofilozofii, należy chyba powiedzieć, rosyjsko-imperialistycznej, która w obecnych czasach jest najlepiej uosabiana przez Aleksandra Dugina. Dugin tego nie wymyślił, Dugin to odtworzył i nadał temu rozgłos. Udało mu się to chyba wpleść w taką ogólną, wiesz, narrację rosyjskiego imperializmu obecnie w czasach Putina. Natomiast tam można znaleźć korzenie tego znacznie dawniej. Być może za takiego autora pierwotnego należy uznać Iwana Ilina, to taki rosyjski i radziecki filozof, który te główne swoje prace tworzył gdzieś tam w latach 20. i 30. zeszłego wieku. On zmarł w 54. roku w wieku tam około 60 lat. I później przez cały okres Związku Radzieckiego to się gdzieś tam na marginesie, prawda, kotłowało, pisano nowe książki, aż w końcu pod koniec lat 90. Dugin to wziął i skutecznie wskrzesił. Kto u nas jeszcze mówi o atlantystach? No a kto u nas propsuje Aleksandra Dugina? No Grzegorz Braun. Ale nie tylko Grzegorz Braun, bo jeszcze Leszek Sykulski na przykład. No Leszek Sykulski to o atlantystach to mówi oczywiście. Po prostu. Oczywiście. Generalnie, jakby to tak skrócić w dwa zdania, to chodzi o to, że świat dzieli się na wielkie cywilizacje. Jest cywilizacja eurazjatycka albo eurazjańska i to ma być oczywiście pod światłym przewodnictwem Rosji. Ma sięgać, tak nigdy nie było do końca doprecyzowane, ale generalnie ma obejmować całą Azję poza Chinami, Indiami, jakąś znaczną część Europy, bądź całą Europę, bo różne są tezy.
No jest ta cywilizacja atlantycka, czyli ta talasokracja, bo tamto to jest tellurokracja. I ta talasokracja to oczywiście pod berłem złych imperialistycznych Amerykanów są ci źli Atlantyści, czyli na pewno Brytyjczycy, w ogóle Anglosasi, tam Kanadyjczycy, jacyś i tak dalej. No i być może ta zachodnia Europa też, ale no już na przykład taka Polska, to już tak chyba niekoniecznie. Aczkolwiek oni wszyscy dodają, że no polski rząd i jakby niezależnie od tego, czy to jest PiS, PO, czy jeszcze ktoś inny, to na pasku tych atlantystów chodzi i tylko prowokuje tego nuklearnego niedźwiedzia, żeby w końcu doszło do tej trzeciej wojny światowej, w której Polska przyjmie rolę czego? Zderzaka geostrategicznego. I to się dzieje w dorzeczy. I bardzo mnie cieszy, że wspomniałeś o Rubcowie, tak, łamane na Gonzalezie, bo rzeczywiście prawica, jak ta sprawa wyszła na jaw kilka tygodni temu i się okazało, że no okej, ten Rubcow, no chyba rzeczywiście po prostu jest agentem GRU albo współpracuje z nimi. Nie, przepraszam. Nie, chyba rzeczywiście, no gość poleciał do Rosji, no okej, dobrze, to już nie... okej, no tak, to miałem na myśli. To, że najprawdopodobniej to można było mówić za nim, teraz już no mamy pewność, no chyba, że naprawdę gość poleciał, pomyślał, a dobra, powiem, że jestem agentem, to sobie pojadę na wycieczkę do Rosji, no nie, to jest po prostu agent GRU. Okej, to miałem na myśli, no w każdym razie oni się bardzo wzmagali przez ostatnie tygodnie, że to jest dowód, że cała lewica w Polsce to ruska agentura. I do rzeczy rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, brało w tym aktywny udział, a teraz się okazuje, że na okładkę dają gościa, który, i to jest ważne, w odróżnieniu od Rubcowa, ma na koncie dziesiątki jawnie prorosyjskich tekstów i działań. I to po polsku. Rubcow. Rubcow jest agentem GRU, czy tam współpracuje z GRU i dzisiaj już to wiemy. Natomiast to, co Rubcow pisał, w Polsce przynajmniej, bo w tych hiszpańskich mediach to mu się zdarzało pisać takie miękkie, takie wygładzone tezy rosyjskiej propagandy, ale to, co pisał w tych polskich mediach, było takie, no, on tam relacjonował, co się dzieje na tej granicy, że polscy pogranicznicy źle traktują migrantów, no ale tak jest i było, prawda? I jakby samo stwierdzenie tego faktu nie jest jeszcze narracją prorosyjską. Mamy multum dowodów na to, na całym oko przez masz setki artykułów na ten temat i jak najbardziej Rubcow nie jest ich autorem, tylko różni publicyści i aktywiści. A oni teraz dają na okładkę, jeszcze to reklamują, gościa, który w porównaniu do Rubcowa to ma po prostu 100 razy więcej za uszami. I nie widzą w tym problemu. No co? No oni tylko pytają o ukrainizację, czy przypadkiem nie dojdzie do reprodukowania ukraińskiej tożsamości narodowej w kolejnych pokoleniach imigrantów wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. No ja się podpinam pod to, co ty powiedziałeś, bo z tego by wynikało, że idąc tokiem rozumowania do rzeczy i całej prawicy, że no do rzeczy to są wszystko ruscy agenci. To jest ich logika, nie moja, to jest, ja się opieram na tym, co oni wcześniej mówili o Rubcowie. Ciekaw jestem, ale chyba znam odpowiedź na to pytanie, czy prawica będzie się teraz tak samo wzmagać, jak się wzmagała na tle Rubcowa. Natomiast widziałem na Elonexie wpis chyba jakiegoś dziennikarza, ja go zalinkuję, bo go znajdę, który pisał kiedyś dla Do Rzeczy i właśnie wczoraj napisał, że cieszy się, że jego drogi do rzeczy się rozeszły. To naprawdę jest, kurczę, wiele, żeby wkurzyć prawaka, który pisał dla nich, żeby napisał coś takiego. No ale ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo wiem, że ty chciałeś to powiedzieć, ale trochę ci to ukradnę, że ja cały czas czekam na tą ukrainizację. Ja też. Nie mogę się doczekać. Aczkolwiek może, słuchaj, bo może ona jednak postępuje, bo ja przykładowo kupuję sobie chałę słonecznikową, bo ona jest właśnie z Ukrainy i może ja już jestem ukrainizowany, ja o tym nie wiem. Może, a może to jest z tego ziarna, które miało nas truć od pół roku i jakoś nie chce przyjechać ciągle do Polski, tego nie wiesz. Dodajmy już tak tylko, żeby zamknąć ten temat, że Do Rzeczy jak najbardziej ma na swoim koncie wiele takich ukrainożerczych, można powiedzieć, tekstów. No i dodajmy drugi istotny element, czyli że Do Rzeczy przez 8 lat rządów PiS było dofinansowywane reklamami spółek Skarbu Państwa, które to reklamy wygląda na to, że nie miały specjalnego uzasadnienia ekonomicznego, a było to po kilkadziesiąt milionów rocznie. Drugim dużym tematem jest niestety aborcja. A mówię niestety, bo wygląda na to, że nie doczekamy się w tej kadencji, czyli jeszcze przez ponad 3 lata liberalizacji. Otóż Donald Tusk na tym kampusie Przyszłość Polski, czy jak się ten event platformerski nazywa, Kampus powiedział, Polska tak, chyba? Cytuję, Kampus Polska. Do następnych wyborów w większości w tym parlamencie dla legalnej aborcji w pełnym tego słowa znaczeniu nie będzie. Nie ma się co oszukiwać. Natomiast będzie zupełnie inna praktyka w prokuraturze i polskich szpitalach. To jest już w toku i to będzie bardzo odczuwalne. To jest bardzo zła wiadomość, żeby było jasne. Tu w żaden sposób nie będziemy usprawiedliwiali. Ja popełniłem na ten temat tekst dzisiaj rano, dzisiaj, czyli we wtorek, 27 sierpnia, gdzie napisałem, że no niestety muszę trochę posypać głowę popiołem. Wychodzi na to, że internetowa lewica miała rację, mówiąc, że tego nie dowiodą, bo chyba nie dowiodą. Natomiast to nie jest według mnie tak proste, jak niektórzy mówią, że oni teraz powinni wyrzucić PSL z koalicji, to załatwić sprawę. Wydaje mi się, że brakuje tutaj takiego kroku co dalej. Jeżeli
Tusk by zaczął, nie wiem, może nawet nie to, że wyrzucać PSL z koalicji, ale na przykład jakiś ministrów, wiceministrów PSL wycinać, to PSL może sam wyjść z koalicji. Co się wtedy stanie? Nie masz większości, więc albo masz wybory przedterminowe, albo masz PSL w takiej roli, jak nie wiem, jacyś szwedzcy demokraci w Szwecji, który nie pozwala rządowi upaść, czyli broni go przy wotum nieufności, bo PiS by przecież natychmiast takie wotum nieufności próbował przegłosować, więc broni rządu, by nie upadł, ale później mu paraliżuje na przykład właściwie dowolną ustawę. W jednym i w drugim wypadku, według mnie, to jest po pierwsze bardzo nieprzewidywalny scenariusz, który mimo wszystko jest bardzo duże ryzyko, że w krótkim czasie doprowadzi do przedterminowych wyborów, w których prawdopodobnie znacznie lepszy wynik wykręciłby PiS, bo obecna koalicja pokazałaby się jako po pierwsze niedojdy, który nie potrafią nawet roku trzymać rządu, prawda? Po drugie, że nic nie dowieźli, a się od razu skłócili. No i po trzecie, najważniejsze. Obecna koalicja ma tyle miejsc w Sejmie, ile ma, dzięki wielkiej mobilizacji w ostatnich wyborach, a takiej mobilizacji by w takiej przedterminowej według mnie nie było. I fakt, że PiS-owi spadło w sondażach i PiS od dłuższego czasu jest tam 2-3-4 punkty procentowe za KO, w tym momencie w sondażach mógłby być zupełnie tym zniwelowany. I przy niskiej frekwencji prawdopodobnie dobry wynik dostałaby Konfederacja. No i nie zapominajmy, że gdyby sam PSL w takich wyborach przetrwał i uchował się ponad progiem wyborczym, to też jest potencjalnym koalicjantem PiSu i Konfederacji, bo oni się na wiele tematów zgadzają. Znaczy tak, ja zgadzam się z tym, że przedterminowe wybory bardzo nieprzewidywalne mogą być, o tym też już wspominaliśmy w jednych z poprzednich odcinków. Przekonał się Jarosław Kaczyński w 2007 roku, bo on był wtedy przekonany, że PiS wygra te wybory. No nie wygrał. Natomiast czy PiS byłby teraz lepszy? Nie wiem. Pamiętajmy o tym, jakie były warunki, jakie panowały warunki medialne w 2023 roku. Wtedy PiS robił kampanię przy użyciu całego państwa, teraz już by tego nie mógł zrobić. Z jednej strony koalicja mogłaby być traktowana jako właśnie jakieś takie niedojdy, ale gdyby to Tusk wywalił PSL z koalicji, jeśli podałby jakieś przyczyny, no to jest zupełnie inna sytuacja. To, co ty mówisz, rezonowałoby pewnie w elektoracie Zjednoczonej Prawicy, no ale oni i tak uważają rząd za niedojdy. Znaczy, z jednej strony za niedojdy, a z drugiej strony za jakichś praktycznie terrorystów, którzy tutaj niszczą państwo. Ale powiedz, czy myślisz, że w takich wyborach byłoby 74% frekwencji, jak było w październiku rok temu? Nie, no frekwencji nie, ale obstawiam, że spadłoby to w każdym elektoracie. No Konfederacja na tym by zyskała, bo nie mają mniej więcej taki sam elektorat, a przy niższej frekwencji mogliby więcej ugrać po prostu. Ja myślę, że najwięcej by na tym stracił PSL, w drugiej kolejności KO i Lewica, a PiS mógłby trochę zyskać, Konfederacja bardzo dużo. Nie wiem, co by się z Hołownią właściwie stało, ciężko mi powiedzieć. No tak, tylko że wiesz, no to jest kwestia taka, że no nie wiadomo, czym by się to skończyło i czy na przykład mimo tego, bo wiesz, PiS mógłby przegrać te wybory, ale mogłoby być tak, że przegrałby tak samo jak Koalicja Obywatelska przegrała, że po przegranych wyborach rządziłby, dokładnie, nie wiem, z Konfederacją i z PSL-em. Tego się nie da wykluczyć, bo Konfederaci oczywiście mówią, że no, oni nigdy by nie poszli z nikim rządzić. Oczywiście, że nie. I dlatego ta była rozmowa o wspólnym kandydacie z PiS-em, że nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. To jest element wywracania stolika. Tak, ja tylko dodam, gdy ja mówię, że ktoś wygra lub przegra wybory, ma na myśli, że będzie miał zdolność koalicyjną, to mi chodzi. Mniejsze znaczenie ma to pierwszy. To jest jeszcze istotna sprawa. Ja byłem pesymistycznie nastawiony do tego, że zostanie cokolwiek zmienione, jeśli chodzi o prawa aborcyjne. Zaraz praktycznie po tym, jak zobaczyłem wyniki, bo PSL, oni się bardzo starali przekonać wszystkich, że są inni, że są progresywni niemalże, mimo że teraz słowa progresja boi się nawet Donald Tusk, i że no przecież Kosiniak-Kamysz mówił o związkach partnerskich. On jeszcze o tych związkach to potem wspomnimy, najprawdopodobniej. Natomiast no to jest PSL, oni za aborcją nie zagłosują, więc istniało, czy mogłoby być tak, że mogłoby się to wszystko prześliznąć, gdyby część PSL-owców nie głosowała, ktoś z PiS-u by nie przyszedł. No mniej więcej taki sam scenariusz, jak był przy tej ustawie, która nie przeszła, tylko gdyby jednak PSL się wstrzymał, wiesz, o co chodzi, natomiast... Albo kilka osób, bo tam kilku głosów tylko zabrakło. No, to jest nierealny scenariusz, żeby zliberalizować prawo aborcyjne, mając, no, Konfederację, PiS i PSL. No, poza tym trzecia, czy no, Hołownia też by nie zagłosował za liberalizacją prawa aborcyjnego. Znaczy, nie, to ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że było to jak najbardziej możliwe, tylko po prostu PSL robi rejtana, bo jakby... Zrozum, że to naprawdę nie można było zakładać, że PSL będzie chciał zagłosować za liberalizacją. Oni nigdy o tym nie... Ale wystarczyłoby, żeby nie głosował przeciw. No nie wiem, czy jakby wtedy z głosami wyglądało. Konfederacja będzie przeciw. Brakowało pięciu głosów. Ale to była jedna ustawa dekryminalizująca, to nie była liberalizacja prawa aborcyjnego. Przy tym to by oni by pewnie przyszli. No, ewentualnie mogłoby... Ja zmierzam do tego, że... O co mi chodzi? Mi chodzi o to, że generalnie się teraz mówi, że Tusk ich nie przymusił, nie?
No i zgoda, tylko my nie wiemy, czy oni chcieli w ogóle to negocjować. Według mnie, sądząc po wypowiedziach takich dziadków leśnych jak Sawicki, ale też sam Kosiniak, no który nie jest może takim dziadkiem leśnym, ale straszną konserwą, według mnie z tych wypowiedzi wynika, że to w ogóle nie był przedmiot negocjacji z ich strony. Co, tak. Jak tak chwilę o tym pomyśleć, ja to właśnie dzisiaj rano napisałem, nawet z ich takiego stricte politycznego, cynicznego punktu widzenia, dobrze by było to zrobić, bo zobacz, gdyby się na to zgodzili, mogliby w zamian wytargować coś więcej, jakiś swój postulat, jakieś ministerstwo może albo coś, prawda? Elektorat PSL-u, wbrew temu, co PSL mówi i niektórzy publicyści, to nie jest jakiś konserwatywny, wiejski i tak dalej. Ten konserwatywny, wiejski elektorat to jest 2% i tyle PSL ma dzisiaj w sondażach. PSL dostał w wyborach 7, a razem z Hołownią dostali tam 14 z kawałkiem i tam 7,5 chyba dostali. Dostali tyle dlatego, że było wielkie wzmożenie, tak? I duża frekwencja, sporo głosowania taktycznego. Tak naprawdę dziś, gdy PSL jest przeciwko aborcji, to jest przeciwko większości własnego elektoratu i sam się spycha pod próg. I to jest zupełnie nieracjonalne. Jedyny powód, dla którego to robią, to jest po prostu to, że są konserwami, to jest wychowanie religijne i tak naprawdę wszystko to się wywodzi tak bazowo z przekonania stricte religijnego. Gdyby je z tego równania wyłączyć, to by w ogóle nie było powodu, żeby mieli tak robić. I w tym sensie, i oni jeszcze wiedzą, jaka jest arytmetyka sejmowa. I oni wiedzą, że jakby to oni tak naprawdę Tuska, może nie to, że trzymają wiadomo za co, ale no mogą go szantażować takim nieprzewidywalnym scenariuszem jakichś przedterminowych wyborów, czego na przykład, bo drugi argument często tutaj lewicy, komentariatu lewicowego jest taki, że no to w takim razie, jeżeli Tusk ich nie chce wyrzucić, to lewica zamiast być pod nóżkiem PO powinna teraz wyjść z koalicji, żeby tego nie firmować swoją twarzą. No dobrze, ale co dalej? Bo lewicy jest tylko 20 osób, no bo razem i ci nie są w rządzie. Obecna koalicja ma tam 10 miejsc ponad połowę. Co znaczy, że jakby lewica odeszła, ja jestem pewien, że te 10 osób to by zostało. I koalicja byłaby dalej, lewica by się sama zmarginalizowała i nic by się zupełnie nie zmieniło. No i pytanie, czy jakby lewica nie ma tego lewaru, który ma PSL? Bo i lewica nie ma zdolności koalicyjnej z PiS-em i Konfederacją, a PSL ma. To jest może trochę odległe i takie lekko naciągane by było, ale realne. Ja nie wyobrażam sobie koalicji lewicy z PiS-em, no come on. No byłoby raczej ciężko, aczkolwiek alt-left miałby co innego, no tutaj Rafał Woś. Ale alt-left to są trzy osoby innego na Twitterze, no ja wiem, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że... Nie no, ale dobrze, ja się z tym zgadzam. Ja nie usprawiedliwiam Tuska, bo być może nie zrobił tyle, ile mógł, natomiast wydaje mi się, że PSL po prostu nie chciał tego tematu w ogóle negocjować, że w ogóle nie był elementem dyskusji. Ale to moim zdaniem było pewne. Jedyne, na co można było liczyć, to że faktycznie będzie coś o związkach partnerskich. Może się zgodzą na związki partnerskie, bez żadnej adopcji oczywiście, ale jeśli chodzi o aborcję, no to ja byłem przekonany, że nie. Jedyny groźny scenariusz naprawdę byłby taki, tylko tyle, to się trochę nie pokrywa kadencjami, bo mogliby taktycznie zagłosować na przykład za liberalizacją, wiedząc, że Duda to zawetuje, no ale ten Duda potem przestanie być tym prezydentem, więc potem byłby już ktoś inny i już nie mogliby taktycznie głosować. Natomiast no samo to przepychanie tego, przesuwanie przez Hołownię, bo wybory samorządowe i tak dalej, sugerowało, że... No, a czy my wiedzieliśmy, jak to się skończy? Na pewno, a czy my wiedzieliśmy? No ja nie mówię, że to nie jest mądrość postfaktów, ja po prostu wiem, jakimi politykami są PSL-owcy i jaka to jest partia. Oni, i też wiem, tak jak to wynika z badań, że PSL się tutaj bardzo rozmija ze swoim elektoratem i no i właśnie jeszcze wróćmy nawet do przedterminowych wyborów. No PSL też by nimi raczej nie groził. A skąd tu nie mają pewność, że oni się prześlizną? Dwa razy już nie startowali samodzielnie, tylko raz wzięli na pokład Kukiza, a potem wzięli Hołownię. I pytanie, jakby to było, był jakiś sondaż z dwa tygodnie temu, z którego wynikało, że PSL samodzielnie miałby może te 2% poparcia. Ja go postaram się znaleźć, natomiast no, my żyjemy w kraju, w którym panuje sondażokracja, więc te sondażownie niekiedy potrafią zrobić takie bardzo spektakularne sondaże i badania, na przykład te konserwatywnej młodzieży, więc nie ma się tym co sugerować. Zwracam też uwagę na drugą część wypowiedzi Tuska. On powiedział, że będzie zupełnie inna praktyka w prokuraturze i polskich szpitalach. I tutaj tak, oni po części już to zaczęli robić, a tak jakby przestali. Możliwe, że w świetle tej wypowiedzi i w świetle tego głosowania nad dekryminalizacją, które nie przeszło, teraz to troszeczkę przyspieszą. Bo tak, Izabela Leszczyna, czyli ministra zdrowia, w lutym albo w marcu mówiła, że będą nowe wytyczne ministerstwa. Ja wiem od aktywistek proaborcyjnych, że te wytyczne tam się jakoś mielą. Nie wszyscy są z nich zadowoleni, te aktywistki również, ale generalnie jest to postęp. Wiemy, że zaczęli egzekwować wreszcie od szpitali kontrakty.
NFZ-owe na aborcję. No i pierwszą karę na szpital w Pabianicach 500 000 złotych już nałożono, czyli po prostu w kontrakcie mają zapisane, że gdy przychodzi kobieta, która zgodnie z prawem, tym restrykcyjnym, ale zgodnie z prawem, w jednym z tych trzech wyjątków potrzebuje aborcji, to szpitale w Polsce masowo tego nie robiły. To jest w ogóle rzecz, o której się często zapomina, że w Polsce prawo to jedno, ale praktyka, tak, w szpitalach to jest drugie. I są w Polsce szpitale, gdzie ordynatorzy się szczycą tym, że 30 lat nie przeprowadzili żadnej aborcji, co jest statystycznie po prostu niemożliwe. I tu mówię tylko o tych legalnych aborcjach. No tak. No i niewykluczone, bo te zmiany w wytycznych Ministerstwa Zdrowia tak jakby przystopowały, niewykluczone, że teraz wrócą. I to będzie prawdziwy test na to, czy rzeczywiście Koalicja Obywatelska to chce zrobić, czy nie. Bo tutaj nie potrzebują w ogóle głosowania w Sejmie, to się wszystko robi rozporządzeniami ministerialnymi, nie jest potrzebny podpis prezydenta. No i jeszcze tak na koniec bym chciał takiego hot take'a dać, że ci konserwatyści, którzy głosują przeciw tej liberalizacji, oni tak naprawdę są strasznymi hipokrytami, bo wszyscy doskonale wiedzą, że prawie 100% aborcji w Polsce dokonuje się jak? Kupując tabletki. I że zakaz aborcji uderza nie przede wszystkim w kobiety, które nie chcą mieć dzieci, bo te kobiety dopóki mają 300-400 zł, bo tyle mniej więcej te tabletki kosztują, to sobie to zrobią, albo za kilka tysięcy sobie pojadą za granicę i zrobią zabieg, tylko przede wszystkim w te, które chcą mieć dzieci, zachodzą w ciążę i coś w tej ciąży się stanie i wylądują na porodówce, gdzie lekarze będą patrzyli i czekali, aż kobieta umrze na serce, żeby przypadkiem nie wyszło, że wiesz, że oni zabili nienarodzone dziecko, tak? To jest ten główny problem. I o tym wszyscy doskonale wiedzą, więc jeżeli ktoś uważa, że aborcja to morderstwo, okej, niech tak uważa, no to w takim razie, jeżeli po cichu przymyka oko na to, że się kilkadziesiąt tysięcy albo i 100 000 aborcji rocznie w Polsce dokonuje tabletkami, to się zgadza na jakiś holokaust w ogóle. Wiesz, no tutaj powiedzmy sobie szczerze, że na ten temat to my jesteśmy lewakami. No może ja bardziej, ty trochę mniej. Jak zwykle dwóch lewaków się z sobą nie zgodzi, jeśli chodzi o swoją lewackość, ale mniej więcej to samo powiedział Jarosław Kaczyński. Bodajże w 2020 roku, może ciutkę później, już nie pamiętam, kiedy go tam w tym temacie grillowali, ale to znajdę. Znaczy powiedział, że w Polsce, okej, jest ten zakaz, ale jeśli ktoś umie kombinować, to sobie te aborcje i tak ogarnie. No to były słowa gościa, który, no wicepremiera chyba wtedy, który wprowadzał jakieś prawo, no bo to nie oszukujmy się, Trybunał Przyłębski podjął taką decyzję, jaką podjął, dlatego że Kaczyńskim kazał to zrobić, więc on wprowadził to prawo i wiedział, że ono nie będzie respektowane. No to po co je wprowadzano? Jak po prostu, nie wiem, no wiadomo, żeby spłacić dług Kościołowi, ale nadal po co? Skoro sam prezes, czyli chciałem powiedzieć ustawodawca, nie wiem, pomysłodawca, przyłębskodawca, stwierdził, że to nie ma żadnego sensu. I tak jak mówisz, na tym mogą, znaczy no tracić, no to ktoś może stracić życie, o czym się już przekonaliśmy. Właśnie osoby, które jak najbardziej chcą mieć dzieci. Czyli nie te paskudne lewackie kobiety, które dają w szyję i nie chcą rodzić dzieci. No to też kolejna wypowiedź pana, już nie premiera, ale szeregowego posła Jarosława Kaczyńskiego. Przed momentem zasygnalizowałem, że poruszymy temat związków partnerskich i oczywiście, że to robimy, ale to będzie tylko, będzie bardzo krótko. Już jeśli chodzi o związki partnerskie, to mimo tego, że Kosiniak-Kamysz w trakcie kampanii wyborczej mówił co innego, to potem zmienił zdanie. Mają własne jakieś projekty, jeśli chodzi o te związki partnerskie, ale już wcześniej się wypowiadali, że ich zdaniem, no nawet jak to będzie w Urzędzie Stanu Cywilnego, to nie powinna być żadna uroczystość. Czyli jak się domyślam, może chodziło o to, żeby tą parę jednopłciową ustawić w jakimś schowku namiotu i tam ktoś im tego ślubu powinien udzielić. Oczywiście żadnej muzyki, nikt się nie powinien cieszyć, bo jak się ktoś będzie cieszył, no to już będzie uroczystość i już będzie wszystko nieważne. Ale teraz poszli o krok dalej, bo 22 sierpnia Kosiniak-Kamysz był gościem Radia Z i tam powiedział, że ich ten projekt się różni od projektu minister Kotuli. Chodzi o pierwsze przysposobienie, on to oczywiście nazywa adopcją. Natomiast dodał jeszcze jedną istotną kwestię, że ich zdaniem to się powinno odbywać w kancelarii notarialnej, czyli już nie w USC, nie uroczystość, tylko w ogóle wypad do kancelarii notarialnej. Dodajmy, że związki partnerskie dotyczą nie tylko par jednopłciowych, tylko bardziej heteroseksualnych również, to raz. A dwa, że sam postulat związków partnerskich dla par jednopłciowych jest i tak już, chciałem być konsensusem, ale ustępstwem wobec konserwatystów, którzy przyczyn, ja podkreślam, według mnie nadal po prostu stricte religijnych, nie chcą się zgodzić na to, żeby po prostu pary homoseksualne mogły sobie wziąć ślub, tak jak pary heteroseksualne. I tylko dlatego w ogóle rozmawiamy o związkach partnerskich, a teraz z tego wielkiego ustępstwa wobec konserwatystów oni jeszcze obcinają. Żeby się nie cieszyli, żeby nie było muzyki, a najlepiej to u notariusza, a nie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlaczego? Czemu to ma służyć poza jakimś takim symbolicznym, nie wiem, poniżeniem tych ludzi czy utrudnieniem im życia? Nie wiadomo.
Nie wiem, może następne w kolejności będzie, że pod tym kancelarium notarialną ustawi się szpaler PSL-owców, który będzie, nie wiem, głośno urągał przez 15 minut tej parze, bo to chyba idzie w tą stronę. Naprawdę to jest żenujące i jeszcze o ile w przypadku aborcji faktycznie może być tak, że część tego elektoratu PSL niewielka, bo wynika to z sondaży, jest przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego, to jeśli chodzi o związki partnerskie, to są zupełnie inne już słupki i tutaj PSL no mocno samobójczą taktykę ma moim zdaniem, no ale to jest ich sprawa, czego no, aczkolwiek z drugiej strony nie będę zakładał, że PSL nie znajdzie się w kolejnej kadencji w Sejmie. Przyznam szczerze, że trochę bym chciał, ale tego rodzaju wypowiedzi i narracje się pojawiały od dawna. Za każdym razem PSL miał, bo oni mają, jeśli chodzi o okresy między kampaniami, bardzo niskie sondaże, słupki potrafią mieć, po czym przychodzi kampania, oni się z kimś dogadują albo po prostu i tak się dostają. Natomiast to jest trochę dlatego, że PSL ma bardzo silne struktury. Jak na tak niewielką partię, to struktury lokalne mają bardzo silne, tam gdzie trzeba, tam gdzie mogą zdobyć głosy. Aczkolwiek, no zobaczymy, to wszystko ma swoje granice i może być tak, że już w tej kadencji je przekroczą. Ale dobrze, idźmy dalej, bo się trochę rozgadaliśmy, bo samobójczą taktykę czy strategię przyjął też wiceminister, już teraz nie, ale były wiceminister sprawiedliwości, pan Bartłomiej Ciążyński z Nowej Lewicy. Otóż on sobie pojechał na urlop do Słowenii, no i piękne zdjęcia z tej Słowenii wrzucał, bo Słowenia jest piękna, no niestety pojechał tam służbowym autem i płacił za paliwo służbową kartą. No i to ujawniła kilka dni temu Wirtualna Polska. I teraz muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, że od momentu, gdy oni to ujawnili, do momentu, gdy on został zmuszony do dymisji, minął chyba niecały jeden dzień, czy jeden dzień z kawałkiem, zrobiła się aferka, aczkolwiek żeby nie było, tam dziennikarze Wirtualnej Polski podkreślali, że owszem, działanie rządu jakby modelowe, to znaczy został po prostu tylko rządu wyrzucony, Lewica zapowiada, że go tam na dniach jakoś wyrzuci ze struktur, bo jest tam dosyć mocno wysoko postawiony w ich strukturach we Wrocławiu. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła śledztwo, czyli jakby stało się dokładnie to, co powinno. Natomiast dziennikarze WP podkreślają, że nie jest aż tak różowo z jego strony, bo on kłamał, że tak nie było, dopóki mu nie pokazali kwitów, że tak było. Czyli jak go tylko tak pytali, to powiedział, nie, nic takiego nie miało miejsca, a gdy mu pokazali kwity, że płacił, no to wtedy dopiero się przyznał. Czyli próbował się jakby nieuczciwie bronić, można powiedzieć. Natomiast powiem szczerze, że ja się zastanawiałem, jak się to zaczęło, czy nie było tak, że pan wiceminister po prostu przydzbanił. Znaczy, o ile zapłacić kartą, bo jazda służbowym autem, no to trochę nie bardzo. I tutaj, no, nie wiem, na co on liczył, bo to się dałoby sprawdzić. Ale, no, przy kartach też się oczywiście dało sprawdzić. Natomiast, wiesz, myślałem, że może to... Dopuszczałem niewielki procent na to, że to jest dzbanizm, a teraz się okazało, że po prostu kłamstwo i gość chciał przykombinować. Co jest zjawiskowe, bo przez 8 ostatnich lat media bardzo często poruszały temat. Znaczy, może liczył na to właśnie, przepraszam, bo teraz sobie sam wejdę słowo, ale może liczył na to, że będzie właśnie jak przez 8 ostatnich lat, że on sobie coś takiego zrobi, a potem się powie, że no PiS kradł więcej, więc dajcie mi spokój, ja sobie tylko pojechałem autem, zapłaciłem gdzieś służbową kartą litości. No okazało się, że jednak wyrozumiałości nie ma, a co do tego, jak powiedziałeś, że go tam ze struktur będą chcieli usunąć, nie jest to nic dziwnego. Jeśli chodzi o te wysokie, wyższe szarże w strukturach, tam zawsze jest dużo chętnych na czyjeś miejsce, więc wiesz... To prawda, natomiast ja chciałbym tylko wyrazić swój, może nie podziw, ale zdziwienie, że czyli da się tak, że media ujawniają, że członek rządu gdzieś tam sobie coś podkradł, no tu mówimy o jakichś tam tysiącach, czy może dziesiątkach tysięcy złotych, więc to też nie jakaś tam milionowa afera, ale oczywiście jest tak najbardziej nieuczciwe, co zrobił, i że to ujawniają i koledzy z rządu go nie bronią, nie mówią, że to niemieckie pachołki tak piszą, że tu największy atak na jego osobę po roku 1989 na zapisu to była norma i tak naprawdę bardzo rzadko się zdarzało, żeby ktoś kogoś spotkały konsekwencje, a i tak wtedy tylko polityczne, a no, on już ma śledztwo prokuratury. Oczywiście jak ono się zakończy, to się dowiemy za kilka miesięcy dopiero. Niemniej jednak też nie robiąc tego jakiejś wielkiej sprawy, że to nie wiadomo jaka wielka afera, to jest mała aferka, natomiast na razie, jeżeli tak to będzie wyglądało, czyli że jeżeli taka czarna owca się trafi, to tak będzie rząd wobec niej postępował, to będzie dobrze. Nie byłbym sobą, gdybym nie dodał w tym miejscu, że prawdziwym testem dla tego, jak to będzie działać, będzie sytuacja, w której przyłapany na tym zostanie ktoś z KO. Bo oczywiście tam obrońców może być całe mnóstwo. Aczkolwiek dodajmy jeszcze, że rzeczywiście
część elektoratu, tylko komentariatu platformerskiego na Twitterze, tych ultrasów platformerskich, nie załapała się trochę chyba na ten spin, znaczy spin, właściwie nie na spin, tylko na to zachowanie rządu, czyli że on będzie wyrzucony. No i przez kilka ładnych godzin tam atakowali tych z wirtualnej Polski, pisali na prywatne wiadomości jakieś, że oni są strasznymi ludźmi i tak dalej. No i dopiero po kilku godzinach, jak się okazało, że jednak on będzie wyrzucany z rządu, to musieli troszeczkę, nie nadążyli, nie zrozumieli, że się klimat zmienił. Ale tak. Dobra, bo mamy inną aferkę i to jest afera taka jeszcze postpisowska, ale za to pięknie, piękna i spektakularna. No to chyba tutaj już myślę, że określenie afera byłoby bardziej adekwatne. Tak, no więc chodzi o Polski Komitet Olimpijski. A więc tak, jak wiemy, niedawno skończyły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Polska miała bardzo słaby wynik tam, najgorszy od kilkudziesięciu lat. No i pojawiły się takie informacje, że do tego Paryża pojechało strasznie dużo tych działaczy sportowych. Jakieś tak nieproporcjonalnie dużo względem w ogóle liczby sportowców. I dochodziło tam do takich kuriozalnych sytuacji. Sławomir Nitras, który jest ministrem sportu, ujawnił, że na przykład oni spali w takim hotelu, gdzie noc kosztuje 4000 zł, bo prawie 1000 euro. A na przykład lekarz naszych siatkarzy, którzy przypomnę, są w światowej czołówce i dostali teraz medale też na tych igrzyskach, spał w jakimś domu pielgrzyma z jakieś tam kilkadziesiąt euro za noc. No niemalże za darmo, biorąc pod uwagę, że to jest Francja, Paryż i Igrzyska. No i zaczęła się taka wojna pomiędzy ministerstwem a tym PKOL-em, które tak ministerstwu niby podlega w tym sensie, że ono je nadzoruje, ale ma jednak dużą niezależność. No i tutaj głównym aktorem ze strony PKOL-u jest pan Radosław Piesiewicz, czyli prezes tego PKOL-u. No i zaczęły, jak już dziennikarze się na to zabrali i ta wojna się zaczęła, no to zaczęły wodzić różne rzeczy, na przykład że od sierpnia 2022 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKO TFI, że teraz, nawiasem mówiąc, w lipcu tego roku wystąpili o to, by go wykreślić, że od kwietnia 2023 roku, gdy został tym prezesem tego PKO-u, jego rodzina 35 razy korzystała z usług VIP na Okęciu. W ciągu nieco ponad roku 35 razy to całkiem sporo, no to tak jakby nie patrzeć raz na dwa tygodnie, nie? Co Boga temu zabroni. Ale że jeszcze lepsze, jego żona też została zatrudniona w PKO i w pół roku zarobiła, uwaga, 1,15 miliona, czyli 164 tysiące miesięcznie. No i tutaj zacytuję, Onet dowiedział się nieoficjalnie, że w Państwowym Banku PKO S.A. cytat, nie ma śladu efektów pracy doradczyni, w tym analiz czy raportów. Ona oczywiście dostała stanowisko takie, wiesz, tworzenie strategii, doradztwo i tak dalej. Czyli tak, gdzie możesz nic nie robić i brać pieniądze. To znaczy, to zależy od tego, i wiem, że już ten temat poruszaliśmy wielokrotnie, no bo takie są, a nie inne okoliczności przyrody, jak miałeś skonstruowane umowy, bo czasami faktycznie jest tak, że możesz nie robić nic i, bo wiesz, możesz nie robić nic, potem przyjdzie kontrola i trzeba będzie oddać pieniążki, ale jeżeli umowa jest odpowiednio skonstruowana, to nawet jak przyjdzie kontrola, to ci mogło na warsztat skoczyć. Nic ci nie zrobią i wiesz, i tyle. No oczywiście zobaczymy, jak to będzie, bo ta sprawa jest dosyć aktualna, dopiero będzie wychodziła. Dodajmy tylko, że Piesiewicz to stary przyjaciel kogo? Jacka Sasina. A powiedz mi, jak Piesiewicz był w tych spółkach Skarbu Państwa, to kto nadzorował spółki Skarbu Państwa, czyli kto był ministrem aktywów państwowych? Daj mi chwilę na zastanowienie, bo nie wiem. Sasin? Chyba Sasin. Więc jakby, czy to jest przypadek? Nie sądzę. Ale dobrze, dalej, bo Nitras, gdy oni wrócili już z tych igrzysk, zażądał od PKOL-u wyjaśnień. I te wyjaśnienia miały polegać generalnie na dostarczaniu listy osób, tych działaczy, nie sportowców, bo sportowcy była jawna, tych działaczy, czyli ilu ich dokładnie pojechało, gdzie nocowali, za ile i tak dalej. I oni, wyobraź sobie, mu odmówili. Napisali mu takie pismo, że bardzo szybko, chyba tego samego dnia, że no generalnie on nie ma prawa, nie ma żadnej ustawy, która im to nakazuje, że to nie było z bezpośredniej dotacji ministerstwa, więc generalnie się nie interesuj, bo kocie mordy dostaniesz. I teraz w związku z tym Nitras zrobił double down i poprosił o kontrolę NIK. NIK tą kontrolę ma robić. I ta kontrola ma dotyczyć 92 milionów wydatkowanych przez PKOL w ciągu 3 lat. Ma dotyczyć wszystkich umów pomiędzy PKOL a tymi różnymi federacjami sportowymi, tam od siatkówki, piłki nożnej, no to nie od piłki nożnej pewnie nie, ale od siatkówki, od kolarstwa na przykład i tak dalej, i tak dalej. I teraz wczoraj, my to nagrywamy we wtorek, 27 sierpnia, wczoraj w poniedziałek poszła informacja, jakoby wczoraj kontrolę w PKL-u zaczęła Krajowa Administracja Skarbowa. Aczkolwiek to jest coś dziwnego, bo PKL to zdementował. Jak dzisiaj rano przygotowywałem ten odcinek, to nie znalazłem informacji, która by jednoznacznie potwierdziła, czy ta kontrola tam miała miejsce, czy nie. Czyli nieoficjalnie było, że się zaczęła, ale oficjalnie tam rzeczniczka PKL-u mówiła, że żadne postępowanie, czy żadna kontrola nie ma miejsca. No i już na koniec dodajmy, że PKL spróbował jakby w ramach takiego odwetu zebrać tych prezesów, tych wszystkich federacji, które mu podlegają i napisać taki ostry list, taki apel, czy takie stanowisko może przeciwko Ministerstwu Sportu, czyli przeciwko Nitrasowi. I
to było tydzień temu, 6 dni temu chyba dokładnie, i oni tak niespecjalnie to opublikowali, co znaczy, że chyba niewiele osób chciało się pod tym podpisać. Raczej. Więc sprawa jest ciekawa. Sprawa jest ciekawa, nie ukrywam. Rzeczywiście nie jest tajemnicą, że w Polsce to jest taka trochę rzecz ponadrządowa. Nie? Tak jak rządy się zmieniają, a w tym sporcie, w tych wszystkich federacjach, komitetach i tak dalej, zawsze jakieś wałki się odbywają, prawda? No, to chyba na nic niespecjalnie nas powinno dziwić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy dodać, że na ostatnich igrzyskach polska kolarka przecież mówiła, że nie mieli rowerów nawet na ćwiczenia i tak dalej, że właściwie w dużej mierze sama musiała sobie sprzęt załatwiać. Nie do końca się tym interesowałem, bo jakoś tak już mam, ale... Przepraszam, to nie było na igrzyskach, tylko na Tour de France, proszę. Był właśnie rysunek, Andrzej rysuje, pamiętam jak to, że teraz ćwiczą kolarze i kolarz siedział na znaku drogowym, na którym był rower i sobie wtedy dopiero poczytałem, o co chodzi, bo kontekst mnie zainteresował i się nie zawiodłem. Mamy też drugą aferę i to jest element takiego długiego, który będzie jeszcze trwał, procesu rozliczeń. Chodzi mianowicie o aferkę RedisBet, czyli pamiętamy pan Paweł Szopa. Przepraszam, ja ci muszę znowu udzielić reprymandy. Teraz użyłeś słowa aferka, a tam przypominam, że chodziło o setki milionów złotych. To trochę nie zgrywa. No tak, o 500 milionów. No trochę, okej, no aferka. Duża... skandalicznie ogromna i obrzydliwa afera. Okej, tak może być. Pan Paweł Szopa, szef marki odzieżowej Ready's Bet, który spiknął się z PiS-em, ciągnął od PiS-u pieniądze na różne rzeczy, w tym m.in. na generatory dla Ukrainy na początku wojny 2 lata temu. A właściwie nie tak na początku, to było latem 2 lata temu, no ale już niech będzie, że na początku. No i tam, przypomnijmy, to była taka sprawa, o której kilka tygodni temu zrobiło się głośno za sprawę śledztwa Onetu. Wynikało z niego generalnie, że no, można powiedzieć, był po prostu schemat korupcyjny, tak? Uwłaszczyli się na państwowym i jakby Paweł Szopa to była jedna strona, a drugą miała być Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. I szefem tejże agencji jest, i tu powinienem był powiedzieć Michał K., ale ponieważ wydano za nim właśnie list gończy, to Michał Kuczmierowski. Znany wam być może, bo to jest taki człowiek, czy ty w ogóle wiesz, skąd on się wziął? Może tak. Zabiję się pytaniem i oczywiście, że wiem, ale teraz sobie przypomnę najbliżej za pół godziny, więc opowiadaj. Otóż Michał Kuczmierowski wszedł w orbitę PiS-u w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej, gdy trwały te z jednej strony takie upamiętniające spotkania, no ciężko to demonstracją nazwać, czasem się to przeradzało w przepychanki na krakowskim przedmieściu pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. I pamiętasz, była taka sytuacja, że grupa harcerzy przyniosła krzyż. Chyba już wiem, którą... później była wojna o krzyż. Chyba wiem, w którą stronę już zmierzasz. I ta grupa harcerzy, to tak jak mówisz harcerz, to myślisz o jakimś nastolatku, prawda? Nie. To byli dorośli ludzie po 30. I jednym z nich był właśnie Michał Kuczmierowski. I ci ludzie, to były łącznie 3-4 osoby, w bardzo krótkim czasie znaleźli później zatrudnienie, wyobraź sobie, w BZWPK, którego prezesem był wtedy kto? Morawiecki? No Morawiecki. Oni zostali wprost z krakowskiego przedmieścia wciągnięci do WBK-u i później razem z Morawieckim przeszli do PiS-u, to po prostu jego ludźmi. I później, gdy PiS doszedł do władzy, a szczególnie gdy Morawiecki został premierem tam 2 lata później, oni zaczęli dostawać stanowiska. Niektórzy z nich zostali tam w banku i to tacy mniej znani ludzie, ale Kuczmierowski awansował niezwykle szybko, no i w końcu został szefem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. I to właśnie on był odpowiedzialny między innymi za obrót tymi różnymi, że tak powiem, dobrami, tak, czy sprzętem w czasie COVID-u. No i on jest teraz odpowiedzialny za to, co się tutaj działo z tym Ready's Bet. Jeżeli kogoś interesuje, jak to dokładniej wyglądało, to jest cały rozdział temu poświęcony w książce Katastrofa posmoleńska Grzegorza Rzeczkowskiego. Tam jest cały rozdział poświęcony temu, w jaki sposób, w ogóle co tam się na tym krakowskim przedmieściu działo, bo dzisiaj to już mało kto pamięta, to było 14 lat temu. I kto tam brał udział, skąd się ta narracja na przykład zamachowa wzięła i kim byli ci harcerze właśnie. No to tak bardzo skrupulatnie opisał. Ale teraz najlepsze jest to. Teraz jest list gończy za nimi wystawiony. Prokuratura powiedziała, że ma podejrzenie, że ma podejrzenie, gdzie mogą się znajdować, ale nie może tego powiedzieć, co znaczy, że prawdopodobnie za granicą, no bo w Polsce to już by ich aresztowano po prostu. To potwierdzają doniesienia medialne, ja widziałem Rzeczpospolitej i Onetu, że mają być za granicą, ale nie podawano w jakim kraju. Dodajmy, że jeżeli brałeś udział w schemacie, wygląda na to, korupcyjnym, wartym 500 milionów, to powiedzmy, że nawet jak przytuliłeś 1% z tego, to masz dużą swobodę działania, raczej nie siedzisz w tanim hostelu na Słowacji gdzieś w górach, tylko sobie możesz spokojnie siedzieć w Dubaju i żyć jak król. To jest znowu sprawa rozwojowa, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę, że
dużo się mówi o tym, że no, te rozliczenia to tam nic nie znaczy i tak dalej. Chodziło o 500 milionów, to po pierwsze. Po drugie, nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby akurat tymi ludźmi się nie zajmować tylko dlatego, że byli z PiS-u lub z okolic PiS-u. No i po trzecie, no sorry, no jak jest Lisy Gończy, to chyba się dzieje i zarzuty są jakby konkretne. I oni uciekli za granicę, co też chyba znaczy, że wiedzą co zrobili, prawda? Bo jakby wiedzieli, że to jest naciągane, to by sobie siedzieli w Polsce i później by się obronili w sądzie. Uciekli za granicę. Wiedzą, co robią. Teraz mamy z kolei taki temacik znowu dotykający bardziej KO. Otóż na tym kampusie w Olsztynie doszło do takiej imprezy, to jest tak zwane silent disco, czyli że DJ puszcza muzykę, ale ona nie leci na głos z głośników, tylko ludzie mają słuchawki i sobie tam tańczą, czyli jakby z zewnątrz patrząc jest cicho, ludzie sobie tylko tańczą i skaczą, ale wszyscy na słuchawkach mają muzykę. No i ktoś opublikował, znaczy nie ktoś, tylko młody działacz związany z KO, którego nazwisko pominę, bo jest młody i nie wie, co czyni jeszcze. To jest znana postać na Twitterze, tylko tak powiem, bardzo jednoznacznie proplatformerska. On opublikował takie nagranie, na którym ci ludzie na tym silent disco sobie skaczą i skandują... 8 gwiazd. 8 gwiazdek, tak, czyli wiadomo, co PiS. No i za konsolą to DJ-owską widać właśnie Nitrasa, czyli ministra sportu, i ministra do spraw Unii Europejskiej, Adama Szłapka. No i się zrobiła trochę aferka, no bo tu mamy wulgaryzmy, wyzywanie, żeby PiS wiadomo, co z nim robić, a tam stoją dwaj ministrowie. No i moje pytanie jest, czy jesteś oburzon? Starałem się, jak odpowiedzieć na to pytanie, żeby nie popaść w whataboutry. Wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Powiedzmy sobie tak, ja wiem, co tam oczywiście było skandowane. Po pierwsze zacznę od cytatu z pewnej polityczki, przepraszam, polityka Zjednoczonej Prawicy, który to polityk... nazywający się Beata Mazurek, ale wiemy, oni nie lubią za bardzo feminatywów, więc już niech będzie politykiem. Po tym, jak paru gości z Młodzieży Wszechpolskiej pobiło gościa z KOD-u, stwierdziła, że sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem. I to idealnie oddaje to, co chcę powiedzieć, bo jak najbardziej, no nie wypada trochę, szczególnie jak tam są politycy. Jakby to była jakaś zamknięta impreza, dobra, róbcie sobie, co chcecie, ale tu trochę nie wypada. Natomiast... to nie jest tak, że PiS to jest i Zjednoczona Prawica, no ale to jest PiS akurat, bo gwiazdek by było więcej. To jest jakaś taka grupa, nie wiem, wrażliwych intelektualistów, którzy dbali o Polskę, którzy zachowywali się w sposób wyważony, nigdy nikogo słowem nie skrzywdzili przez 8 lat swoich rządów, no i też wcześniej. To była partia, która wypowiadała się w sposób... można powiedzieć brutalny, chamski. I o ile tutaj to było po prostu przyśpiewka na kampusie, to tam mieliśmy polityków, którzy mówili o najgorszym sorcie, o zdradzieckich mordach, którzy tłumaczyli swego czasu, że prokuratura nic nie jest w stanie zrobić z tym, że jacyś goście od narodowców wieszali podobizny polityków, którzy szczuli na mniejszości seksualne. No generalnie przez te 8 lat, kiedy już byli u władzy i myśleli, że nadal przy niej będą, pozwalali sobie na bardzo wiele, więc jeżeli kogoś miałoby coś takiego spotykać, to wydaje mi się, że jeżeli to spotyka ich, to moje wewnętrzne poczucie jakieś takie sprawiedliwości, wiem jakie jest określenie, Schadenfreude, może w ten sposób. Ważne, że nie spotyka to ludzi, którzy są niewinni. No, tam mniej więcej się zgadzam. Ja bym powiedział, że mimo wszystko to, że PiS jest jaki jest, to nie jest, nie widzę jakby usprawiedliwienia, aczkolwiek ja nigdy nie byłem z tych, którzy mówili, że krzyczenie takich haseł na protestach jest złe, czy jakoś takie, wiesz, niemoralne, nieetyczne, brzydkie i tak dalej. Natomiast protest uliczny w obronie praw, na przykład reprodukcyjnych, to jest co innego niż happening partyjny, bo powiedzmy jeszcze dwa słowa o tym kampusie. Platforma Obywatelska uruchomiła ten kampus tam bodajże 3 lata temu i to miało być wedle ich idei taki event wzorowany na eventach różnych dużych partii w krajach zachodnich, który miał zbierać ludzi o różnych poglądach, wiadomo, że raczej takich tam no, prozachodnich, prodemokratycznych, lewicowo-liberalnych, tak można powiedzieć, ale nie związanych stricte z partią. I oni tam mieli się spotykać, mieszać, tam miał być ferment, miały być debaty, panele na różne tematy. Miały być to nie jest ferment przecież. Poczekaj, miała być bardziej dopuszczona krytyka PO i że to PO miało być tak troszeczkę, wiesz, z boku, tak, w taki jakby naturalny sposób miało być zrozumiałe, że no firmuje tą imprezę, ale to nie miała być impreza partyjna. I to nie pykło. I teraz jak ten kampus odbywał się w Olsztynie, widziałeś to zdjęcie Just Five, tak, że byli ci politycy Koalicji Obywatelskiej, tacy no 50-letni ludzie w młodzieżowych, kolorowych bluzach, wyglądali właśnie jak jakaś grupa breakdance'owa z 95 roku. Przypomina mi to mema, czy to Steve Buscemi. Tak, Steve Buscemi, How Do You Do, Fellow Kids, tak?
Tak to wyglądało niestety, no bo Ryszard Petru czy Rafał Trzaskowski, którzy tam są około 50 w takich młodzieżowych bluzach z kapturami, jak jest 30 stopni kolorowych, jakichś takich fioletowo-zielonkawych, no to trochę dziwnie wygląda, sprawia wrażenie, że to jest na siłę i to jest na siłę. To nie tak chyba miało wyglądać, ale to nie pykło im już od pierwszego kampusu w roku bodajże 20. No i na tym, że kampusie jakby chodzi mi o to, że dziś nikt nie ma wątpliwości, że to jest impreza partyjna. Więc tak, jakkolwiek... Nie było wątpliwości od samego początku, no. Ale nie miała być. To miało być trochę co innego. To miało być taki, wiesz, taki bardziej zaplecze intelektualne i to nie pykło. No i dzisiaj, gdy wszyscy wiedzą, że to jest impreza partyjna, niewiele tam jest dopuszczonych osób, które nie są tak jednoznacznie ze środowiska KO. Tak, tam są jacyś publicyści i działacze, aktywiści w tych panelach biorą udział, tacy lewicy. Marcin Duma na przykład brał udział. Dokładnie, krytycznie wobec Tuska, no tam się pojawiali z krytyki politycznej różni publicyści, natomiast no nie jest to tak, jak to miało wyglądać. W momencie, w którym wiemy, że to jest impreza partyjna, do tego według mnie nie powinno było dojść, protest uliczny to jedno, to jest drugie, aczkolwiek trochę się zgadzam z Zimowitym Szczerkiem, który chyba na Twitterze napisał, że no ale jeżeli impreza dotyczyła zakazu aborcji, no to jak oni by piosenkę mieli puścić o zakazie aborcji, tak? No fakt, to akurat się wtedy pojawiło. Zgadzam się, to jest poniżej wszelkiej krytyki, ale i tak jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli to spotyka obiektywnie złych ludzi, to ja uważam, że jestem mniej oburzony, niż bym był, gdyby to spotkało kogoś innego. No okej, ale dobrze. Może jestem małostkowy, nie twierdzę, że nie jestem, natomiast wiesz, no. Idźmy dalej do naszego przedostatniego tematu, ten dotyczy z kolei bezpieczeństwa Polski. Otóż w ostatnich dniach co najmniej dwa razy w województwie warmińsko-mazurskim spadło coś, co przyleciało z Rosji. Oczywiście tutaj było bardzo dużo plotek na ten temat, że to jakiś dron, jakiś samolot, rakieta, pocisk albo coś takiego. Okazało się, że to są balony meteorologiczne. To jest zupełnie nieironiczne. Takie rzeczy się jak najbardziej zdarzają. Wszystkie państwa wypuszczają tego typu balony. Może nie wszystkie, ale wiele państw. I one często rzeczywiście dryfują czasem setki kilometrów do innych państw. To jest normalne. Ale żeby teraz nie mylić dwóch wątków, to co się stało w warmińsko-mazurskim, to jest zupełnie co innego od tego, co miało miejsce chwilę później w województwie lubelskim. Boże, chciałem powiedzieć lubuskim. W lubelskim. Otóż przesunięcie w fazie by było. Tak. Otóż we wtorek, 26 sierpnia, przepraszam, w poniedziałek 26 sierpnia, przed 7 rano nad terytorium Polski z Ukrainy wleciał nieznany obiekt. I to był najprawdopodobniej, słuchaj, ten dron kamikadze rosyjski, a właściwie irański, tylko używany przez Rosjan, Shahed. To są te drony, które wyglądały takie małe samolociki, którymi Rosjanie masowo od tam 2 lat już atakują Ukrainę. No i tego prawdopodobnie drona, bo to informacja, że to jest ten dron Shahed, jest na razie nieoficjalna, ale tego prawdopodobnie drona zobaczono na radarach i po 33 minutach zniknął, co chyba znaczy, że spadł. Natomiast no, ewidentnie nie było wybuchu, bo wybuch byłby widzialny, jakby Polska jest na tyle gęsto zaludnionym krajem, że wybuch tej wielkości na bank byłby, nie mógłby być niezauważony. No więc pytanie, co się z nim dzieje? Podobno go szukają w gminie Tyszowce, to jest powiat Tomaszów Lubelski, czyli tam przy granicy z Ukrainą, około 30 km od granicy z Ukrainą, tam go podobno szukają. To jest znowu sprawa rozwojowa. Natomiast chciałbym podkreślić jedno, że wyobrażałbyś sobie rok temu, że jak coś takiego wlatuje, na przykład rakieta czy dron, dron uzbrojony, drony Shahed to są drony do niszczenia rzeczy, to są drony kamikadze, to że na przykład dowiadujesz się o tym na bieżąco i państwo cię o tym informuje i ci mówi, gdzie to spadło, gdzie jest poszukiwane, czy raczej, że za pół roku się dowiesz, że to było pół roku temu? No właśnie miałem powiedzieć, że jakby to było rok temu, to może byśmy się dzisiaj też dowiedzieli, także nie wiem, o co ci chodzi. Po drugie, bo ktoś jeżdżący konno by to znalazł. Właśnie, bo gdyby tego nikt nie znalazł, to możliwe, że nie dowiedzielibyśmy się w ogóle, no chyba, żeby wojskowi coś kiedyś powiedzieli po zmianie władzy, nie wiadomo kiedy to by było. No jest to dobre moim zdaniem, że się ludzi informuje, bo to jednak buduje zaufanie do instytucji państwowych, no, które jest tak niewielkie, natomiast te rzeczy i tak się będą działy, więc jak się nie będzie o nich mówić, to się tylko ludzie będą bali. A jak się będą bali, no to jest idealna emocja, dzięki której się teorie spiskowe rozwijają. No właśnie. No i dobrze, idźmy do ostatniego tematu, bo to tutaj chciałeś dać update dotyczący tego, co się dzieje, jak samochód wjeżdża w tłum ludzi. Tak, wielokrotnie już wspominałem o tym i to w swoich głośnych tekstach, ale też zdarzało nam się o tym mówić w odcinkach. W 2020 roku w październiku, podczas protestów po wyroku Trybunału Przyłębskiego, samochód wjechał w tłum ludzi. I samo już to, samochód wjechał w tłum ludzi. Cudem nikomu się nic poważnego nie stało. Ta jedna osoba trafiła do szpitala, druga była poturbowana, ale nikt nie zginął, o to mi chodzi. Bo jednak jak samochód wjeżdża w tłum ludzi, to można się spodziewać i ofiar śmiertelnych. I
W mediach rządowych było oczywiście o tym bardzo cicho. Ja nie wiem, czy oni w ogóle o tym wspominali. Głośno się zrobiło, znaczy tylko i wyłącznie dlatego było o tym głośno w mediach pozarządowych i w ogóle, że było nagranie z tego, które zostało opublikowane. Ponieważ było z tego nagranie, bardzo szybko udało się ustalić, gdzie jest zarejestrowane auto, kto nim jeździ. Okazało się, że agent ABW. I potem się wydarzyło kilka rzeczy. Po pierwsze, prokuratorka chciała mu postawić zarzuty bezpośredniego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, co brzmi dosyć sensownie w kontekście tego, co zrobił, ale okazało się, że tak się to nie skończy. Prokuratorce zabrano to śledztwo, przyjął je pan Dubowski, który, pozwolę sobie, to w artykule było opisane piękne, nawet nie sieć powiązań, to jest po prostu akcja rodzina na swoim. Prywatnie Dubowski jest mężem neosędzi Ewy Kołodziej-Dubowskiej z Sądu Okręgowego w Białymstoku. Ona także za Bodnara straciła stanowisko prezesa tego sądu. Jej siostra, neosędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz, jest wciąż członkinią neo-KRS. Jej mąż był za Ziobry prezesem Słupskiego Sądu Okręgowego. No naprawdę, to jest rodzina na swoim. Więc pan Dubowski stwierdził, że, prokurator Dubowski, przepraszam, uznał, że tam nie ma mowy o tym, żeby było jakieś w ogóle narażenie życia i pan kierowca odpowiadał za wykroczenie drogowe. Dobrze słyszycie? Wjechanie autem w tłum ludzi, jeżeli zna się odpowiednich ludzi, to jest wykroczenie drogowe. Jeżeli chodzi o tego agenta ABW, to tam taką laurkę mu wystawili, że ze źródeł wynikało, że agent wchodzi w skład grupy potocznie zwanej, nazywanej ekstremistami. To elitarny oddział ulokowany w strukturach kontrwywiadu Departament II, którego początki sięgają jeszcze Urzędu Ochrony Państwa, poprzednika ABW. Pracujący w nim oficerowie zajmują się rozpracowywaniem m.in. skrajnych organizacji prawicowych i lewicowych, tak, bo w Polsce mamy bardzo dużo skrajnych organizacji lewicowych, których, no to łatwo je rozpracowywać chyba, których działanie może zagrażać porządkowi konstytucyjnemu. Struktura jest głęboko utajniona, a jej funkcjonariusze używają fałszywej tożsamości stworzonej na potrzeby wykonywania zadań. Jeżeli w ten sposób zachowuje się agent przykrywkowiec, to chyba nie powinien być agentem przykrywkowiecem, bo biorąc pod uwagę to, że zrobił to tak, że ludzie to nagrali, to gdyby faktycznie, bo może był wtedy pod przykrywką, to jego koledzy z organizacji, którą by właśnie rozpracowywał, bardzo szybko by się o tym dowiedzieli, a potem by się bardzo szybko dowiedzieli, że no to jest wykroczenie. Na pewno nikt by się nie domyślił, że coś się stało, że chyba gość ma jakąś kryszę. Cieszy mnie to, że w ogóle czegoś się dowiedzieliśmy. Nie mam pojęcia, czy da się w ogóle z taką sprawą coś zrobić, czy po tym, jak zostało to, no jak został ukarany za wykroczenie, bo jak wiemy, zjechanie w tłum ludzi może być wykroczeniem, czy cokolwiek z tego będzie wynikało, bo przykładowo jakiś czas temu sobie znalazłem follow-up jednej historii. Pamiętasz takiego pana policjanta, który bił wszystkich pałką teleskopową na protestach? Pamiętam. Z tego oddziału antyterrorystycznego. Tak, on się zajmował wcześniej odzyskiwaniem długów, co sobie potwierdziłem, bo się zastanawiałem, czy się nie pomyliłem, ale taki chyba komuś nos złamał w trakcie odzyskiwania tego długu, więc idealny gość do tego, żeby był właśnie w antyterrorce, ale potem się okazało, że go zdegradowali, znaczy moim zdaniem go w ogóle powinni wywalić, ale chyba się nie dało, więc wywalili go gdzieś tam na, nie wiem gdzie, czy na prowincję. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony, jeżeli on dalej wychodzi na ulicę i ma dostęp do pałek teleskopowych albo czegoś, to może się okazać, że znowu kogoś pobije, bo czemu przecież nie? Czemuż by nie, przepraszam. Czemuż by nie. Czy masz coś do dodania jeszcze do czegokolwiek, czy możemy powoli się kończyć? No wydaje mi się, że powtórzę, wszystko co ważne już powiedzieliśmy. Dokładnie tak. Tak więc dziękujemy bardzo za uwagę. To były Cebule na torcie podcastu dezinformacyjnego. Zachęcamy do dzielenia się naszym podcastem, udostępniania go znajomym, dyskutowania i wspierania nas na serwisie Patronite, ażeby ten projekt mógł się dalej rozwijać. Dzięki wielkie i do usłyszenia. До услышания.